dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a organizatorom dzisiejszego webinaru dziękujemy za zaproszenie. Jest nam bardzo miło, że możemy się podzielić naszymi doświadczeniami, dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania nowych technologii i cyfrowych narzędzi w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Witam równie serdecznie. Nazywam się Jolanta Majkowska, wspólnie z Zytą pracujemy w szkole specjalnej. Pracujemy w tej szkole specjalnej już od prawie Zyta 30. Ja 25 w tym roku, jubileusz. Ja już musiałabym policzyć, ale prawie 30 lat pracuję w szkole specjalnej i od lat wykorzystujemy nowoczesne technologie, które są nam bardzo bliskie. Wykorzystujemy je od dawna, swoje doświadczenia opisujemy na blogu specjalni.pl. Jeżeli jeszcze nie znacie Państwo naszego bloga, to serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, ponieważ na blogu znajdziecie mnóstwo inspiracji i mnóstwo materiałów, które udostępniamy innym nauczycielom, a wykorzystujemy je w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Ja właśnie wrzuciłam link do bloga, dlatego że uważamy, może trochę nieskromnie, ale już mając informację zwrotną od innych nauczycieli, że jest to dla Was bardzo pomocne miejsce, drodzy Państwo, w czasie Waszej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, ale nie tylko. Dzielimy się z Jolą wypracowanymi, skonstruowanymi materiałami, ćwiczeniami i to, co przychodzi nam na myśl, ale to, co wykorzystujemy też w takiej codziennej pracy z uczniami, to oczywiście Wam udostępniamy. A znajdziecie nas oprócz bloga jeszcze na platformie szkolenia.specjalni.pl, dlatego że stworzyłyśmy również przyjazne nauczycielom, mamy nadzieję, miejsce, gdzie udostępniamy zarówno bezpłatne webinary, tutoriale, materiały edukacyjne, karty pracy, jak i również płatne zasoby, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z ofertą, to serdecznie zapraszamy. Prowadzimy również ośrodek doskonalenia nauczycieli, dlatego że jesteśmy oprócz tego, że jesteśmy nauczycielkami, entuzjastkami nowych technologii, prowadzimy również szkolenia dla rad pedagogicznych. Więc jeżeli chcielibyście Państwo podnieść swoje kompetencje cyfrowe, to oczywiście my możemy dojechać do Państwa szkoły i pokazać, w jaki sposób można, wykorzystując nowoczesne technologie, pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Myślę, że w kontekście edukacji zdalnej wielu z nas podniosło swoje kompetencje cyfrowe, ale z pewnością są i tacy nauczyciele, którzy jeszcze chcieliby się w tej dziedzinie doskonalić. Zostałyśmy, myślę sobie, dzisiaj zaproszone na to wydarzenie, ponieważ wykorzystujemy przeróżne narzędzia cyfrowe, wykorzystujemy przeróżne aplikacje, programy i platformy, również z pakietu mTalent i jesteśmy ogromnymi fankami tych narzędzi, dlaczego powiemy w dalszej części naszej prezentacji. Wykorzystujemy również i klocki, i Scriboty, ale miałyśmy również ogromną przyjemność, a przede wszystkim nasi uczniowie, korzystać również z drukarki 3D, a zaznaczę tylko, że pracujemy w szkole specjalnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, bo pamiętajcie, drodzy Państwo, nie to jakby świadczy o tym, w jaki sposób wykorzystamy cyfrowe narzędzia, czy nie to świadczy, ile mamy tego sprzętu w szkole, ale w jaki kreatywny sposób będziemy po prostu wykorzystywali i zaprezentujemy je naszym uczniom. Od tego w zasadzie zależy całe powodzenie i efektywność wykorzystywania nowych technologii. My dzisiaj na szkoleniu będziemy mówiły o tym, jak kształtować aktywność uczniów, taką poznawczą, nie tylko w przypadku tych małych uczniów, tych małych dzieci, bo jeśli mówimy o aktywności poznawczej, to bardzo często nam się kojarzą te maluszki, ale w przypadku pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, a w szczególności z tymi z niepełnosprawnością intelektualną, ta aktywność poznawcza, jej stymulowanie jest niezwykle ważne. Zanim jednak przejdziemy, to chciałabym może podzielić się słowami Janusza Korczaka, którego bardzo często cytuję i wykorzystuję jego sentencje w swojej pracy, i nawiązując do dzisiejszego webinaru, nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj w nich aktywność. Wszystkie
narzędzia cyfrowe, platformy, aplikacje, jesteśmy o tym przekonane, że tę aktywność właśnie wyzwalają i nie musimy zmuszać naszych uczniów, nasze dzieci do takiej aktywności. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do tego, żeby dzieci myślały. To kolejna sentencja Janusza Korczaka, która przyświeca nam w codziennej pracy. Inne to nie żądaj, a przekonuj. Pozwól dziecku pytać i pozwolić rozwijać jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć. I właściwie chyba w kontekście nowych technologii, w kontekście urządzeń mobilnych, cyfrowych nie trzeba nic więcej dodawać, bo te jego, myślę, bardzo uniwersalne sentencje mówią wiele. Dlaczego zatem warto wykorzystywać TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Powodów jest bardzo dużo. Po pierwsze, nasi uczniowie to uczniowie, którzy w większości, aby opanować określoną umiejętność, potrzebują wielu powtórzeń. Jak zatem zaplanować terapię, jak zatem zaplanować zajęcie, aby dziecka nie znudzić i nie zdemotywować? No oczywiście warto wykorzystywać TIK, dlatego że wszelkie interaktywne zasoby, ćwiczenia dzieci bardzo lubią. Dzieci w ogóle lubią komputery, dzieci lubią tablety, dzieci lubią smartfony i okazuje się, że możemy planować zajęcia właśnie z użyciem tych narzędzi. My od kilku lat pracujemy z wykorzystaniem tabletów i muszę powiedzieć, że w przypadku naszych uczniów taki model pracy sprawdza się. Dodatkowo te tablety, które pojawiają się na naszych zajęciach, to urządzenia bardzo intuicyjne, z którymi nasi uczniowie są już obyci i które też pozwalają im funkcjonować dość sprawnie w tej przestrzeni cyfrowej, która w ostatnim czasie towarzyszyła nam w zasadzie na co dzień. To również łatwy sposób na wizualizację nauczanych treści, dlatego że my, pedagodzy specjalni, bardzo często, w zasadzie zawsze wizualizujemy to, czego uczymy, bo ta wizualizacja naszym uczniom pomaga. W przypadku interaktywnych zasobów nie jest to skomplikowane, możemy korzystać z gotowych materiałów, które łatwo znaleźć w sieci. To również różnorodność aktywności. Możemy konstruować przeróżne ćwiczenia interaktywne, które dodatkowo motywują i angażują naszych uczniów, a poza tym zapewniają poczucie sprawstwa, a to też istotny element pracy pedagoga specjalnego. To również praktyczne działanie, które w zasadzie towarzyszy nam na co dzień w pracy. Myślę, że te elementy, które wykorzystujemy, pracując z uczniami, wykorzystujemy, bazując na interaktywnych zasobach, sprawiają, że praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla nas jest przyjemnością, a nasi uczniowie chętnie w takich zajęciach uczestniczą. Jola zaprezentowała Państwu kilka takich, myślę, ważnych aspektów, dlaczego warto wykorzystywać TIK, jeśli chodzi o pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami, a w kontekście rozwijania tej aktywności poznawczej tym bardziej. Dlatego, że na początek może wyjaśnimy sobie, czym jest w ogóle ta aktywność poznawcza uczniów, a ona bazuje przede wszystkim na procesach sensorycznych i percepcyjnych, takich, które stanowią podstawę nabywania wiedzy. Dziecko, które się uczy, dziecko, które poznaje, dziecko, które doświadcza, szybciej się rozwija, a my myślę, że nie musimy tutaj przekonywać Państwa, że nowe technologie są na tyle atrakcyjne, że te procesy poznawcze jeszcze też wspomagają, bo nasi uczniowie są bardziej zmotywowani do tego, żeby poznawać tę rzeczywistość, która je otacza. Są zmotywowani, żeby poprzez nowe technologie uzyskać orientację w przestrzeni, przyswajać sobie wiedzę o tym, co ich otacza, o otaczających im świecie, ale również pomagają w przetwarzaniu i uzyskaniu informacji, no i przede wszystkim pomagają w uczeniu się, a to jest też czynnik, który zawsze bierzemy pod uwagę, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii. Pamiętajmy również, że aktywność poznawcza wyraża się w fakcie, iż człowiek zamiast biernie spostrzegać pewne rzeczy, pewne zjawiska, czynnie w nie wnika.
wnika po to, żeby je poznawiać, tak? Zamiast mechanicznie przyswajać pewien materiał, zamiast mechanicznie się uczyć, co też jest domeną naszych uczniów bardzo często, poprzez działanie z wykorzystaniem tych cyfrowych narzędzi, multimediów, intensywnie go analizuje. Samodzielnie, planowo organizuje dla lepszego i zrozumienia, i dla lepszego opanowania. Dlatego też ciekawość poznawcza to ćwiczenia w zakresie skupiania uwagi na jakichś przedmiotach, na zjawiskach, połączonych oczywiście z aktywnym działaniem i oczywiście z takim nieobojętnym uczuciowo ich poznawaniem. I my poprzez nowe technologie, poprzez przeróżne aktywności, które naszym uczniom proponujemy, z wykorzystaniem również pakietów, o których dzisiaj już była mowa, takich pakietów jak M-Talent, wykorzystujemy i rozwijamy. Mówił już tutaj przedmówca o niezwykłym pakiecie, jeśli chodzi o pakiet przeróżnych tutaj interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie naszych uczniów, czyli M-Talent. W ramach tego pakietu możemy mówić o takich zasobach jak ćwiczenia do percepcji wzrokowej, pakiet do ćwiczeń logopedycznych, pakiet do rozwijania mowy, pakiet do umiejętności społecznych. Tych pakietów jest mnóstwo. My miałyśmy taką przyjemność i mamy takie szczęście, że te pakiety w naszej szkole częściowo posiadamy, ale z pewnością nasza szkoła weźmie udział w programie Aktywna Tablica, dlatego że będziemy chcieli, żeby doposażyć naszą szkołę i żeby każdy nauczyciel, zarówno na zajęciach edukacyjnych, ale również na zajęciach rewalidacyjnych, miał szansę na to, żeby z tych pakietów korzystać i żeby móc doposażyć swoją pracownię w właśnie takie niesamowite sprzęty czy materiały dydaktyczne, edukacyjne, jakie są między innymi zestawy M-Talent. To, co je wyróżnia spośród innych, to to, o czym już też była dzisiaj mowa, że my możemy z nich korzystać chmurowo, że wystarczy zalogować się do konta, które sobie wcześniej założymy, aktywując dany pakiet, i możemy korzystać właściwie w każdym miejscu, zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i w edukacji online'owej, w edukacji zdalnej, co nam się też zdarzyło, prawda, bo każdy z nas, również szkoły specjalne, uczestniczyły w edukacji zdalnej i dzięki tego typu rozwiązaniom, dzięki tego typu pakietom miałyśmy i ułatwiony start, ale też atrakcyjne zajęcia, które no, mogły być po prostu efektywne. Ja jako wicedyrektor szkoły bardzo się cieszę, że tym razem w aktywnej tablicy możemy zakupić oprogramowanie, dlatego że materiałów edukacyjnych w szkole specjalnej nigdy dość. My, pedagodzy specjalni, nie mamy dostosowanych podręczników dla naszych uczniów z niepełnosprawnością lekką. Musimy te dostosowania robić sami. Często te podręczniki, z których korzystają dzieci w normie, w ogóle nie nadają się do naszych uczniów. W związku z tym ćwiczenia, wiele ćwiczeń też musimy skonstruować samodzielnie. Dzięki właśnie aktywnej tablicy możemy mieć dostęp do fantastycznych rozwiązań, które z pewnością pomogą nam, nauczycielom, w pracy i w terapii. Ponadto to te rozwiązania mamy jak gdyby dostępne oczywiście z programu, a poza tym nie musimy takich interaktywnych ćwiczeń tworzyć samodzielnie, tylko mamy do nich dostęp na platformie. Na platformie, czyli nie musimy tych ćwiczeń instalować. Tak jak powiedziała Zyta, niezwykle cenne jest to, że możemy z nich korzystać na przeróżnych urządzeniach, ponieważ szkoły wyposażone też są różnie. Na przykład w naszej szkole my korzystamy i z komputerów, i z tabletów, ale wiem, że są takie szkoły, gdzie nauczyciele korzystają z uczniowskich smartfonów i tutaj też taka możliwość istnieje. Dla mnie, jako dla nauczyciela, niezwykle cenne w tym pakiecie, który widzicie Państwo na slajdzie, jest to, że mam dostęp do kart pracy, dlatego że na platformie percepcji wzrokowej znajduje się około 200 kart pracy, które można sobie wydrukować. Mogą być one dopełnieniem interaktywnych ćwiczeń, które będziecie Państwo wykonywali z uczniami na zajęciach, a dodatkowo możemy też potraktować te karty pracy jako takie dodatkowe zadanie utrwalające do wykonania w domu.
Ponadto do takiego zestawu, i z tym spotkałam się pierwszy raz, mamy dołączone pomoce dydaktyczne. Te pomoce dydaktyczne, takie manualne, że tak powiem, są ciekawym elementem i dopełnieniem zajęć, ponieważ przy odrobinie kreatywności możemy za pomocą na przykład patyczków, żetonów, liczmanów, w tym przypadku lupy czy latarki, planować dodatkowe aktywności, które dzieci bardzo lubią. Poza tym karty pracy są skonstruowane tak, że przy niektórych mamy oznaczenia graficzne, które podpowiadają nam, jaką pomoc dydaktyczną możemy wykorzystać. Ja sama tworzyłam za pomocą tych na przykład patyczków dodatkowe ćwiczenia dla moich uczniów, inspirując się podpowiedziami, które znalazłam w poradniku metodycznym, bo tam znajdziecie Państwo dodatkowe wskazówki, opis tych narzędzi i pomysły na konkretne ćwiczenia. Co jeszcze? A, jeszcze bardzo ważnym elementem w tym zestawie jest to, że przyciski, które znajdują się na ekranie, są dość duże i wyraźne, co w przypadku naszych uczniów, myślę, jest dodatkowym atutem. Tym bardziej, że tak jak powiedziałyśmy wcześniej, program ten możemy uruchomić nie tylko na komputerze, również na tablecie czy smartfonie, czyli na takich mniejszych ekranach, i dzięki temu, że te przyciski są dość duże, one są również widoczne na tych urządzeniach. Jeżeli pracujecie z uczniami z dysleksją, z ADHD, zespołem Aspergera, czy z niepełnosprawnością intelektualną, to tutaj mamy jeszcze jedną ciekawą opcję, mianowicie mamy na ekranie przycisk, dzięki któremu możemy wszystkie przyciski i wszystkie takie informacje niezwiązane z wykonywanym ćwiczeniem, takie jak polecenia, czy właśnie te przyciski, o których przed chwilą wspomniałam, ukryć, co z pewnością będzie sprzyjało pracy tych uczniów, ponieważ nie będzie takich elementów rozpraszających dzieci. Bardzo też ciekawym rozwiązaniem jest informacja zwrotna dla uczniów, czyli wzmocnienia pozytywne, i też mamy je tutaj dodane w różny sposób, bo mamy sygnały dźwiękowe po poprawnym wykonaniu każdego zadania. U dołu mamy kółka, które się wypełniają kolorem, czyli taka informacja zwrotna w postaci grafiki w miarę pokonywania kolejnych ćwiczeń. Dalej mamy też raporty, o których już tutaj wcześniej wspominaliśmy. Mamy też ciekawe animacje, zabawne animacje, które uczniom się bardzo podobają. Jola szczegółowo omówiła to, jak funkcjonuje pakiet, a my zachęcamy do tego, żeby wejść właśnie na stronę demo i sobie przejrzeć te wszystkie możliwości, które daje Państwu pakiet mTalent. My oczywiście bardzo długo jakby starałyśmy się o to, żeby w naszej szkole te pakiety mogły być zakupione dla naszej szkoły, dla naszych uczniów, i żeby nasi uczniowie mogli z nich korzystać, bo no, też się nie ma co się oszukiwać, że cena jest taka dostępna i właściwie, że każdy nauczyciel może nawet z własnej kieszeni zestaw kupić, nie? I właśnie po to są takie programy jak Aktywna Tablica. Jeśli Państwo macie teraz taką możliwość, żeby wystąpić z wnioskiem o grant, to naprawdę namawiamy, bo jest to niepowtarzalna okazja, żeby zakupić też niepowtarzalny sprzęt, który efektywnie wykorzystacie w edukacji, w terapii z Waszymi uczniami. I właśnie z takich grantów mamy my, szkoły specjalne, integracyjne, bardzo często tylko i wyłącznie możliwość, żeby doposażyć sobie swoją placówkę. Ale czy my korzystamy w naszej pracy tylko i wyłącznie z zakupionych pakietów, ze sprzętu, który można pozyskać w ramach Aktywnej Tablicy? Oczywiście, że nie, bo korzystamy również i z platform, korzystamy również i z przeróżnych programów, z aplikacji, z interaktywnych ćwiczeń, które dostępne są zupełnie za darmo, ale przecież za pomocą jakiegoś sprzętu też i te strony i platformy edukacyjne i aplikacje trzeba wyświetlać i trzeba je gdzieś instalować, więc też zwróćcie Państwo uwagę na to, że takie doposażenie placówki w sprzęt,
który no, w innej formie byście nie kupili, a z grantu jak najbardziej, pozwoli Wam później środki, które szkoła posiada na wykorzystanie w ramach pomocy dydaktycznych, wykorzystać na przykład na zakup dodatkowych tabletów, czy też dodatkowej tablicy interaktywnej i wówczas te bezpłatne aplikacje czy strony możecie wykorzystywać. My mówiłyśmy przed chwilę o percepcji wzrokowej, no i mTalent jest po prostu mistrzowski, jeśli chodzi o tego typu ćwiczenia, w szczególności z uczniami młodszymi, z uczniami z autyzmem, z wszystkimi uczniami, którzy potrzebują wsparcia i stymulacji w zakresie ćwiczeń związanych z percepcją wzrokową. A tutaj w międzyczasie chciałobyśmy jeszcze zarekomendować fantastyczną stronę. Strona nazywa się DigiPuzzle. Ja Wam wrzucę też link na czat, żebyście sobie, drodzy Państwo, mogli zobaczyć, co to za strona, co to za platforma. Platforma DigiPuzzle zupełnie bezpłatna i ona może być fantastycznym uzupełnieniem tych programów, tych ćwiczeń i tych zestawów terapeutycznych, o których przed chwilą wspomniałyśmy, dlatego że na tej stronie znajdziecie Państwo szereg, myślę, że bardzo spójnych, ale też odzwierciedlających ideę terapii w mTalent zadań. Na stronie DigiPuzzle, która nie jest stroną polską, niestety, jest anglojęzyczną, ale korzystając z przeglądarki Chrome, na przykład możemy wykorzystywać tłumaczenie strony, możecie skorzystać z przeróżnych puzli, z przeróżnych gier dydaktycznych, z ćwiczeń, które chociażby tę percepcję wzrokową będą doskonalić, bo nie jest tak, że korzystamy i jakby fiksujemy się tylko i wyłącznie na jednym typie zadań, na jednym typie czy też ćwiczeń, pakietów, czy też narzędzi cyfrowych, z których korzystamy w szkole, tylko poszukujemy różnych źródeł terapii, dlatego że w szkole specjalnej w zasadzie każdy uczeń potrzebuje innego i indywidualnego wsparcia, w związku z czym te tradycyjne i te skonstruowane przez specjalistów pakiety, na przykład mTalent, wspomagamy jeszcze poprzez inne ćwiczenia, poprzez inne zadania. Tego typu propozycji, zadań i ćwiczeń znajdziecie Państwo na naszym blogu jeszcze wiele. Kolejnym, słuchajcie, bardzo podobnym do pakietu, a w zasadzie zbieżnym i spójnym też uzupełniającym się pakietem, jeśli chodzi o terapię uczniów, jest percepcja słuchowa. Tutaj z kolei macie Państwo możliwość pozyskania zestawu interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, przetwarzania słuchowego, ale ten zestaw również pomaga w tym, żeby wspierać koncentrację uwagi opartą u naszych uczniów oczywiście na analizatorze słuchowym. I w zasadzie każdy z tych pakietów, już Jola wspominała o tym, że oprócz tej osnowy metodycznej, oprócz poradników metodycznych znajdziecie Państwo również fantastyczne dodatkowe gadżety, pomoce dydaktyczne, które wspomogą i usprawnią również tę terapię, którą z wykorzystaniem tych pakietów będziecie mogli wykorzystywać. Dlatego warto, myślę, zaznajomić się z możliwościami mTalent, dlatego że również tutaj percepcja słuchowa posiada takie same zalety jak pakiet, o którym wcześniej wspominałyśmy. A więc dołączone są karty pracy. Tutaj macie Państwo przykładową kartę pracy. Do pobrania i wydrukowania macie też dodatkowe pomoce, które na zdjęciu tutaj również są widoczne, za pomocą których można także tworzyć przeróżne ćwiczenia dla uczniów. A dopełnieniem percepcji słuchowej jest darmowa aplikacja webowa, która może świetnie uzupełniać zasoby platformy mTalent. To bardzo prosty, intuicyjny program do nagrywania przeróżnych dźwięków i do planowania przeróżnych aktywności z tym związanych. Tutaj można nagrywać przeróżne wierszyki, czy zadania, czy dźwięki dla naszych uczniów, ale też uczniowie mogą z tego programu korzystać, z tej aplikacji webowej, ponieważ wystarczy tylko kliknąć na przycisk nagrywania i platforma już zostanie uruchomiona. Strona się nazywa Vocaru. Na tej stronie w zasadzie bez tworzenia konta, a więc to dodatkowy atut w przypadku naszych uczniów, możemy tworzyć i, co ważne, pobierać właśnie nagrania głosowe. Pobieramy je w formacie
MP3. Aplikacja automatycznie generuje kod QR, dzięki któremu również taki dźwięk może być udostępniony, co w przypadku naszych uczniów również jest bardzo ważne, dlatego że część naszych uczniów nie czyta, nie potrafi zapisywać czy samodzielnie pobierać plików, a po zeskanowaniu takiego kodu QR mogą bardzo szybko takie nagranie uruchomić. Dla nauczycieli dodatkowa funkcjonalność, która umożliwia nam linkowanie zasobów audio. Jeżeli chcielibyśmy na przykład przesłać za pomocą, czy wygenerować link do posiadania, posiadanego na przykład podkładu muzycznego, czy innego dźwięku, czy innego pliku audio, to jak najbardziej za pomocą takiej strony możemy to zrobić, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, aplikacja wygeneruje nam link i mamy już gotowe materiały do udostępniania. W przypadku edukacji zdalnej była to strona, z której korzystałyśmy bardzo często, polecałyśmy innym nauczycielom i miałyśmy informację zwrotną, że rzeczywiście ci nauczyciele z niej często korzystają. O ile ci starsi uczniowie fantastycznie wykorzystywali Vokaru, to właśnie w przypadku młodszych uczniów, szczególnie tych uczniów niżej funkcjonujących, uczniów ze spektrum autyzmu, bardzo fajnie sprawdził się pakiet mTalent, bo tam oczywiście również można nagrywać i również można tego typu ćwiczenia w ramach tego pakietu wykonywać. My pokazujemy Państwu różne alternatywy dla młodszych, dla starszych uczniów. Te programy, platformy, ale pakiety również ze sobą mogą się przenikać. Wiecie, drodzy Państwo, że w szkole specjalnej, ale również w szkołach integracyjnych zajęć rewalidacyjnych, w ramach których na przykład możemy prowadzić zajęcia skorygowania wad wymowy, czy też zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli zajęć logopedycznych, jest bardzo dużo, bo w zasadzie nie ma ucznia, który nie potrzebowałby takiego wsparcia. Wiem od logopedów, sama też prowadzę zajęcia logopedyczne, czy zajęcia korygujące wady wymowy, dlatego że mam takie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Wiem, że bardzo często specjaliści, logopedzi poszukują różnych programów, które wspomagałyby terapię logopedyczną i które miałyby rzeczywiście taką potwierdzoną skuteczność, ale też bezpieczeństwo użytkowania. I ja tutaj jako specjalista mogę Państwu potwierdzić, że pakiet, o którym mówimy z wersji mTalent, taką skuteczność i potwierdzenie bezpieczeństwa rzeczywiście ma. Myślę sobie, że jest to chyba największy na rynku pakiet, który posiada największą liczbę interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek w ramach pakietu właśnie logopedycznego. W ramach takiego jednego pakietu, który możecie Państwo sobie zakupić w ramach aktywnej tablicy, macie Państwo aż 40 rozdziałów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej, zarówno dla uczniów młodszych, jak i dla uczniów starszych. Ponad 3000 interaktywnych ćwiczeń. Są to ćwiczenia typu odsłuchiwanie, ale też i nagrywanie własnej wersji materiału, zarówno materiału językowego, jak i na przykład ćwiczenia typu połącz w pary, łączenie elementów. Wiemy też, że na logopedii bardzo często też stosujemy ćwiczenia z kategoryzowania, zaznaczamy różnice, ćwiczymy czy gramy w grę memory czy memo, też stosujemy przeróżne gry pamięciowe, sekwencje, łączymy punkty, prawda? Dzieci też układają puzzle, układają sudoku, wprowadzamy też ćwiczenia w parach po to, żeby, czy z grupą dzieci, po to, żeby dzieci w jak największym stopniu te umiejętności językowe mogły posiąść, a przede wszystkim korygowały te wady wymowy, które utrudniają im takie funkcjonowanie w grupie, które też nie naznacza, nie etykietuje, nie wyklucza. I dlatego w tym pakiecie logopedycznym znajdziecie Państwo ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek, ale również takie z ponad tych etapów ponadstandardowych dla młodszych uczniów, dla starszych, z większą dyslalią, z mniejszą, z większymi wadami wymowy, z mniejszymi i przede wszystkim to, co gwarantuje to, że w ramach tego pakietu, drodzy Państwo, znajdziecie prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany odpowiednio przez specjalistów, przez terapeutów materiał językowy. Znajdziecie tam Państwo fantastyczny moduł do nagrywania, ale też taki do odtwarzania dźwięków, który oprócz umiejętności logopedycznych, językowych,
pomoże również te dysfunkcje słuchowe, które przecież też nasi uczniowie bardzo często posiadają. Dlatego bardzo zachęcam do wykorzystywania tego typu pakietów. Zachęcam szczególnie, jeśli chodzi o logopedię, bo sama wiem, że tego typu materiału ćwiczeniowego, interaktywnego, który możemy wykorzystać zarówno na zajęciach online, jak i offline, jest bardzo mało. A dodatkowo do tego zestawu możecie, drodzy Państwo, otrzymać i książkę z kartami pracy do kserowania, chociaż ja jakoś entuzjastką wielką kserowania nie jestem, natomiast te karty pracy są tak spójne z ekranami interaktywnymi i są jakby przedłużeniem tych ćwiczeń interaktywnych, że naprawdę warto je wykorzystywać, bo one jak najbardziej wspierają tę terapię w postaci zajęć i ćwiczeń interaktywnych. Więc jak najbardziej tutaj ten metodnik, ten pakiet do wykorzystania. Jeśli jestem jeszcze przy głosie, to tylko powiem chwilkę, bo też nie chcemy się skupić na każdym z pakietów, ale o tym należy też wspomnieć. Dzieci, które są w naszych szkołach, prawda, w klasach integracyjnych, w szkołach specjalnych, a przede wszystkim dzieci ze spektrum autyzmu, czyli dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ale również te dzieci i w szczególności może z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które dodatkowo mają autyzm, czyli niepełnosprawność sprzężoną, mają ogromne trudności, jeśli chodzi o mowę, mają ogromne trudności, jeśli chodzi o intencję komunikacyjną. W zasadzie tej intencji komunikacyjnej próżno szukać. Mają ogromne trudności, jeśli chodzi o umiejętności społeczne, o nabywanie, z nabywaniem tych umiejętności społecznych i muszę się tutaj Państwu przyznać, że ja akurat wykorzystałam ten pakiet z uczniami w starszej klasie, w szkole przysposabiającej do pracy i trochę się bałam, czy to nie będą zbyt łatwe zadania, zbyt łatwe ćwiczenia, jeśli chodzi o te umiejętności społeczne, a muszę powiedzieć, że naprawdę sprawdziły się rewelacyjnie jako element zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego, a doskonale sprawdziły się, jeśli chodzi o zajęcia rewalidacyjne właśnie nawet z tymi uczniami starszymi. Dlatego, że nasi uczniowie szkół specjalnych funkcjonują na różnych poziomach. Są dzieci, które radzą sobie bardzo dobrze, a są dzieci, które potrzebują naprawdę dużego wsparcia. W związku z tym my, pracując z tymi pakietami, mogłyśmy zindywidualizować pracę dzięki temu, że stopień trudności poszczególnych ćwiczeń też był w pakiecie różny. Ta trudność wzrastała wraz z postępem, ale to też nie jest tak, że trzeba po kolei wszystkie ćwiczenia realizować. Można wybierać te, które nas interesują, ponieważ taki przyjazny interfejs bez problemu nam taką możliwość zapewnia. Jeśli chodzi o dzieci ze spektrum autyzmu, to chciałybyśmy Państwu polecić stronę, która świetnie koreluje z zasobami mTalent, mianowicie stronę Avatar Maker, stronę, dzięki której możemy rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne, ponieważ tworzenie awatarków z emocjami pozwala nam na przygotowanie ciekawych zadań dla uczniów. Poza tym uczniowie sami takie awatary tworzą własne awatary, rozmawiamy na ten temat, na temat emocji, które pojawiają się na twarzach naszych awatarków sytuacjach społecznych, w których te emocje naszym uczniom towarzyszą i dzięki tego typu stronom, programom też możemy na zajęciach z uczniami przeróżne zasoby interaktywne tworzyć. Mamy jeszcze mnóstwo do opowiedzenia Państwu, a czasu coraz mniej, więc troszeczkę przyspieszymy, bo chciałybyśmy opowiedzieć o fantastycznych jeszcze narzędziach, sprzęcie cyfrowym, który przede wszystkim jest atrakcyjny dla naszych uczniów i powoduje, że są w centrum i że aktywnie pracują i współpracują, ale zanim jeszcze, to ja muszę chwileczkę opowiedzieć tylko o takich dwóch ważnych stronach, do których też za chwilę link Państwu wyślę, bo to są strony, które będą wspomagały rozwój tych umiejętności społecznych, dlatego
że są to strony, gdzie będziecie Państwo mogli sobie wygenerować przeróżne etykiety, obrazki, a dzięki nim będą Wasi uczniowie na bazie kostków, story, kostek opowieści, przepraszam, nie kostków, tylko kostek opowieści i plansz z obrazkami, będą mogły tworzyć przeróżne historie i rozwijać mowę, ale również umiejętności społeczne. My miałyśmy to szczęście i mamy to szczęście, że nasi uczniowie mogą korzystać z drukarki 3D, która jest po prostu sprzętem, o którym mogłyśmy jeszcze do tej pory marzyć, dlatego że daje ona uczniom, przede wszystkim tym z lekką niepełnosprawnością intelektualną, ale również uczniom, którzy zainteresowani są procesem tworzenia, takim procesem twórczym, no, niesamowitą frajdę z korzystania z tego typu urządzeń. Jak do czasu, kiedy nie otrzymaliśmy tej drukarki i nie mogliśmy jej wypróbować, myślałam sobie, że to jest sprzęt, który nie nadaje się do szkoły specjalnej. Myślałam, że sprzęt, drukarka 3D z firmy Skriware, którą możecie Państwo zakupić oczywiście w ramach aktywnej tablicy i bardzo do tego namawiam i polecamy, bo to jest sprzęt po prostu z najwyższej półki i to jest rarytas dla naszych uczniów. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim pozwala on na to, że u naszych uczniów również w taki niestandardowy, niesztampowy sposób, ale niezwykle atrakcyjny dla ucznia, możemy kształtować innowacyjność, inicjatywność. Nasi uczniowie mogą kształtować sobie wyobraźnię, mają taką możliwość namacalną i aktywną możliwość rozwiązywania przeróżnych projektów, bo żeby cokolwiek wydrukować, to najpierw trzeba przemyśleć ten projekt, trzeba się zastanowić nad tym procesem tworzenia i drukowania. Ale słuchajcie, no, tu na zdjęciu mamy akurat ucznia z autyzmem, który był niezwykle zainteresowany tym, co się dzieje wewnątrz, w środku. Ja nawet nie mogłam zamknąć tej drukarki, dlatego że on był tak jakby aktywnym uczestnikiem tego procesu i obserwatorem, że nie pozwolił na to, żeby zamknąć drukarkę, bo on cały czas analizował to, co się dzieje w środku, cały czas podpatrywał ten proces drukowania. My akurat drukowaliśmy też serduszka z okazji Dnia Matki i uczniowie mieli możliwość, słuchajcie, oprócz tego, że mogli zaplanować, że mogli być inicjatorami, sprawcami, właśnie to poczucie sprawstwa, że z takiej drukarki wyszedł jakiś gotowy element, którego oni sami stworzyli i doświadczyli tego poczucia sprawstwa, co oczywiście wiąże się z tym, że wzrosło ich poczucie własnej wartości, że wzrosła ich też motywacja do wyzwań, do pracy. Oczywiście na początku nasi uczniowie nie potrafili sami projektować i własnych jakby pomysłów na wydruki, ale w bazie Skriware'a, w bazie drukarki 3D znajduje się tyle fantastycznych, słuchajcie, projektów, o których już też Maciek wcześniej wspomniał, że w zasadzie no, na każdą lekcję możecie wydrukować coś, co będzie wstępem do lekcji. Pamiętajmy, że wydrukowanie takiego elementu nie jest celem samym w sobie. Zawsze wykorzystujemy cyfrowe narzędzia, multimedia po to, żeby były one wstępem do dalszego procesu edukacyjno-terapeutycznego. Skupianie uwagi, wyciszanie, koncentracja uwagi, rozwiązywanie problemów, ale też właśnie to poczucie sprawstwa i poczucie takiej własnej wartości, to jest jeden z elementów, które drukarki 3D pozwalały u naszych uczniów wytworzyć. Ja gdy zobaczyłam w szkole drukarkę 3D, to zastanawiałam się, czy my bez problemu będziemy potrafiły ten sprzęt uruchomić, bo oczywiście widziałyśmy wcześniej drukarki 3D na różnych konferencjach i spotkaniach i dla nas to był taki sprzęt nieosiągalny i nagle drukarka 3D pojawia się w naszej szkole. Okazuje się, że dwie niedoświadczone blondynki bez problemu ten sprzęt uruchomiły. No z małą pomocą, umówmy się. I w zasadzie bardzo szybko uczniowie mogli już z tego sprzętu korzystać. Drukarki 3D to też świetny sposób na korelację międzyprzedmiotową. Jeżeli pracujecie Państwo z dziećmi z niepełnosprawnością lekką, to może być to świetne dopełnienie lekcji języka polskiego, na przykład wykorzystując metodę Montessori do utrwalania części mowy. Uczniowie przecież na lekcji informatyki mogą te symbole
części mowy wydrukować na drukarce 3D i dalej z tak wydrukowanymi pomocami edukacyjnymi pracować na lekcjach języka polskiego. To może być również świetne dopełnienie lekcji historii, ponieważ symbole związane z danym wydarzeniem również mogą być na takiej drukarce 3D przez uczniów wydrukowane. Rozwijanie myślenia logicznego, orientacji przestrzennej, ale przetwarzanie informacji to właśnie takie możliwości, które daje nam chociażby praca z drukarką, ale my te umiejętności, jakby pracę z drukarką przekładamy później na inne kompetencje, na inne aktywności, jakby takim przedłużeniem tej pracy z drukarką albo wręcz wyprzedzeniem czy poprzedzeniem tej pracy z drukarką 3D mogą być, słuchajcie, mapy myśli, które bardzo często wykorzystujemy w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego że one pomagają ustawić, ułożyć i zaplanować pewien proces, który później się zadzieje. My wykorzystujemy mapy myśli zarówno w formie interaktywnych aplikacji, ćwiczeń, programów, ale również dzieciaki same rozrysowują sobie w postaci notatek graficznych takie mapy myśli. Za chwilę wrzucimy link do naszej mapy myśli, którą bardzo często wykorzystujemy, bo ona jest w aplikacji Google i ja już zaraz Państwu wrzucę na czacie link, bo być może będziecie chcieli kiedyś skorzystać z tego, do czego bardzo zachęcam. Już na czacie się pojawił. I jeszcze chciałabym krótko opowiedzieć, jeśli już jestem przy rozwijaniu logicznego myślenia, przy rozwijaniu orientacji przestrzennej, o klockach, o których już też wcześniej dzisiaj Maciek stworzył. Dla nas to nowe doświadczenie i niesamowity sposób na angażowanie uczniów. Oczywiście klocków w szkole mamy mnóstwo przeróżnych i jak Państwo wiecie, dzieciaki uwielbiają klocki, i klocki Lego i klocki Corbo i przeróżne inne klocki, które wspomagają terapię i ten proces rozwijania logicznego myślenia, ale też pobudzający właśnie chociażby te umiejętności związane z orientacją przestrzenną. Natomiast jeśli chodzi o klocki z Cricut, to one są niesamowite, dlatego że jakby wyzwalają w uczniu taki potencjał inżyniera, potencjał, który jest dla nich bardzo ważny. Efekt jest bardzo szybki, dlatego że z tych elementów, które są składowymi zestawu klocków, mogą wyczarować przeróżne, bardzo fajne i nowoczesne elementy, które stanowią dla nich wyzwanie. Uczniowie tworzyli, ci mniejsi i starsi, przeróżne, fantastyczne elementy, które później, tak jak wiecie, drodzy Państwo, mogą stać się składowymi chociażby Scribota, czyli fantastycznych robotów, o których pewnie opowie Państwu Jola. Tak, na koniec Scribot, czyli robot. My z robotami pracujemy już od kilku lat i testowałyśmy czy wykorzystywałyśmy w pracy wiele rozwiązań. Natomiast w przypadku Scribota mamy w zasadzie kompleksowe wsparcie i to mi się podoba najbardziej, dlatego że mamy robota, którego możemy złożyć samodzielnie. Oczywiście jest instrukcja, więc bez problemu każdy sobie z tym poradzi. Dodatkowo możemy tego robota ulepszać. Możemy elementy, które na przykład dodamy do naszego robota w kreatorze, wydrukować w drukarce 3D. Mamy jeszcze program do modelowania 3D, a więc możemy sami sobie te elementy tworzyć. No i mamy, co ważne, Akademię Skillware i w tej akademii macie Państwo dostęp do scenariuszy zajęć, a w tych scenariuszach zajęć mamy gotowe prezentacje i gotowe karty pracy i co ważne, macie tam też e-kursy. E-kursy, dzięki którym nie tylko poznacie rozwiązania Skillware, ale dowiecie się, w jaki sposób z tych poszczególnych programów korzystać. W podstawie programowej pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego po zmianach pojawiło się programowanie i dzięki takim robotom jak ten, my możemy te elementy programowania w szkołach specjalnych również wdrażać, dlatego że do tego robota mamy dołączone aplikacje, które działają zarówno na platformie Android, jak i na platformie iOS, więc możecie sobie te aplikacje instalować na przykład na tabletach Samsunga czy na iPadach i w tych aplikacjach możemy takiego robota programować za pomocą bloczku, a więc nie jest to skomplikowane
działanie. Poza tym te programy też wcale nie muszą być skomplikowane, a takie programy z wykorzystaniem właśnie bloczków, przynajmniej ja wykorzystywałam już wcześniej, bo na przykład Scratch czy Scratch Junior również na takiej technologii bazuje. My, jeśli mamy coś nowego, jeśli do naszej szkoły zakupiony zostaje jakikolwiek sprzęt, jakiekolwiek oprogramowanie, to zawsze na naszym blogu staramy się opisać to, czy jest to przydatne, jak to się sprawdza w naszej pracy. I też sukcesywnie opisywałyśmy przeróżne właśne pakiety z mTalent, czy też ten sprzęt, o którym przed chwilą mówiłyśmy, z firmy Skillware. I jakbyście chcieli Państwo dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak się sprawdziły te sprzęty, te pakiety w naszej codziennej pracy z uczniami w szkole specjalnej, to zapraszamy na naszego bloga, bo tam trochę więcej informacji, znajdziecie Państwo posty promujące, opisujące, albo też jakby no podpowiadające, co jeszcze ewentualnie można by było ulepszyć, co można by było, czym można by było wesprzeć działania tych poszczególnych sprzętów, więc serdecznie Państwa zapraszamy. I to wszystko, co przygotowałyśmy i czym chciałyśmy się podzielić, dziękujemy za zaproszenie, jest nam miło, że dostrzegliście Państwo to, w jaki sposób pracujemy z naszymi uczniami, również z wykorzystaniem Waszego sprzętu i że mogłyśmy dzisiaj uczestniczyć w tym webinarze. Oczywiście zostaniemy, bo też będziemy jako szkoła ubiegać się o grant i też bardzo byśmy chciały jeszcze doposażyć naszą placówkę w dodatkowy sprzęt, zarówno klocki, roboty, czy też pakiety mTalent, dlatego jeszcze pozwolimy sobie zostać, żeby jeszcze posłuchać fachowca na temat właśnie samego programu. Bardzo dziękujemy i mam nadzieję do zobaczenia.